projekt nazywa się Literatura to ludzie, kultura to komunikacja. Republika Poetica jest, jest taką nazwą, która nam posłużyła jako nazwa na stronę internetową. Republika Poetica jest nazwą, która nie wymaga tłumaczenia. O ile literatura to ludzie, kultura to komunikacja już jest trudniejsze, bo właśnie ciężko jest to przetłumaczyć, żeby to poprawnie brzmiało w języku hiszpańskim, dlatego że jest to bardzo nieformalne. Literatura to ludzie, kultura to komunikacja. Zawsze się po hiszpańsku zastanawiamy, jak to napisać. I czasem zastępujemy na przykład to przez, nie wiem, znak równości. O tyle Republika Poetica, po hiszpańsku wymawia się Republika Poetica, więc nie ma problemu. No i oznacza to, co oznacza. To jest taka dosyć pojemna nazwa, symbolizująca wiele rzeczy, między innymi równość między odbiorcą a jakby nadawcą, równość między tłumaczem a poetą, równość między językiem polskim a hiszpańskim. Bardzo często pracujemy z takim poczuciem, że właściwie studenci nie chcą być na uczelni, ale muszą. No i wykładowcy właściwie też nie bardzo pragną być na uczelni, ale też muszą. My wszyscy jakoś się spotykamy z poczuciem takiego pewnego przymusu, no ale też konieczności wystawiania ocen. Znaczy najpierw pracy, potem wystawiania ocen. Tymczasem w 2011 roku stało się możliwe połączenie tych dwóch dziedzin, czyli z inicjatywy profesora Elbanowskiego, który prowadził wtedy wykład z literatury. On zaproponował, żeby oddzielić wykład z literatury od ćwiczeń i żeby na ćwiczeniach robić coś zupełnie innego niż na wykładzie. I to mi dało możliwość zaproponowania studentom po prostu kursu poświęconego poezji latynoamerykańskiej. I z tego kursu poświęconego poezji jakby spontanicznie narodził nam się też kurs z elementami tłumaczenia literackiego. I to był taki pamiętny semestr, kiedy właściwie przychodziliśmy na te zajęcia z radością i wychodziliśmy z tych zajęć z radością, znaczy jakby pełni entuzjazmu i bardzo nam się podobało to, że możemy czytać, że studenci sami przynoszą teksty, które znajdują i że potem nad nimi pracujemy. Si estás viva, tendrás que acostumbrarte al desamor con su desapacible exuberancia, neutralizar cualquier indicio de su patógena presencia para volverte inmune sin perder la cordura. Ser metódica, tragar el desafecto con ternura y reírte en secreto de tu propia tristeza. Si logras superar este fracaso, te harás adicta a lo que más te duele, al entramado hostil de las causas perdidas que deambulan contigo, por esa geografía de plenitud ingrávida que te ayuda a volar cuando los espejismos se mezclan con las huellas de los rinocerontes que lloran enjaulados. Silencia lo que intuyes, drena su desnudez para que cauterice y nunca olvides que el tiempo enamorado es una medicina que se agota, entonces no podrás ocultar sus secuelas. Pisałam potem program projektu, który mógłby promować literaturę nie poprzez intensyfikację programu, czyli jeszcze więcej czytać, jeszcze więcej, z takim założeniem, że odbiorcy są bierni, tylko żeby aktywizować odbiorców. Ten program Literatura to ludzie, kultura to komunikacja przede wszystkim miał za zadanie uświadomić odbiorcom, że literatura to nie papier, bo o to chodziło w nazwie, że literaturę tworzą ludzie, tacy sami jak oni właśnie, którzy mają inne zdolności, inne uzdolnienia, inną wrażliwość, ale generalnie można się z nimi spotkać, można z nimi porozmawiać, można z nimi wymienić opinie, można się od nich wiele nauczyć, można ich czegoś nauczyć. Można też, i to chyba było może takie nieoczekiwane odkrycie dla studentów, można też poprzez takie spotkanie znaleźć się w literaturze. Można po prostu zainspirować kogoś do napisania czegoś. I takie utwory też powstały w efekcie tego projektu. Czyli jakby ta komunikacja jest obustronna. Ona się odbywa w obydwu kierunkach. Ja bym właśnie postulowała, żeby też na literaturę zacząć patrzeć pod takim kątem. Żeby tej literatury dobrej było więcej, ale żeby poprzez literaturę doskonalić poziom języka. Casa, como el desierto, no tiene techo ni puerta, solo boca. La casa es oscura como mi voz en sus corredores.
Vivo en la casa que camino, la que has hecho y me persigue, como el gusano tras la carne enferma. A cada grito se levanta, con cada silencio la destruyo. To jest na pewno pójście pod prąd, bo jest to pójście przeciw takim, znaczy wbrew takim ogólnym tendencjom i ma to szansę zainteresować wszystkich, ale ma to szansę tak naprawdę zainteresować ograniczony procent ludzi, którzy jednak wtedy już nie potrafią o tym zapomnieć. To nie są moje wyobrażenia, tylko to są doświadczenia tego projektu, że kilka, powstało, nie wiem, kilkanaście prac licencjackich na temat autorów projektu, bądź też związanych, należących do tej samej generacji. To były prace licencjackie, które wiązały się znowu z tym, że literatura to ludzie, a kultura to komunikacja, czyli studenci mieli ułatwiony kontakt z autorami i mogli przeprowadzać z nimi wywiad. I w trakcie tego wywiadu nagle otwierały się im perspektywy po prostu niewyobrażalne. Więc te prace były pasjonujące też dlatego, że pisali je ludzie, którzy nagle okazywali się pasjonatami. Myślę, że to o to chodzi w tym projekcie, że to jest projekt zrobiony przez pasjonatkę dla potencjalnych pasjonatów. He visto sobre la arena mis huesos dispersos. El polen de viejas flores los riega inútil. En su desorden sucumbe el sol lejos de las piedras. Los pájaros temen y huyen ante el símbolo de su desdicha. Durante la noche se recogen en una hoguera que antecede al grito. I też chciałam, ale moim studentom, pozwolić im skorzystać z takich jakichś moich kontaktów towarzyskich, ludzkich, właśnie w tym świecie literatury. Bo ja z wieloma twórcami jestem po prostu zaprzyjaźniona, mniej lub bardziej. I są to relacje mniej lub bardziej serdeczne. W tej chwili wszyscy korzystamy z jakichś mediów społecznościowych, więc mamy ze sobą taki fikcyjny kontakt. Ale on rzeczywiście jest, bo jakby jesteśmy na bieżąco z tym, kto co wydaje, kto co robi. I myślę, że ten projekt też był fascynujący dla moich studentów z tego powodu, że oni nagle zobaczyli, że rzeczywiście ten świat istnieje, jest żywy i jest mnóstwo portali związanych z literaturą, które oczywiście dla nich są niedostępne, bo studenci iberystyki nie są w ogóle zainteresowani literaturą, są zainteresowani językiem. El amor no es una flor de vidrio. No es una flor metida en un protector de plástico. Cada tarde pensaba en una frase de este tipo. El amor es, el amor no es, sin saber que cuanto más pensaba en ellos, más me alejaba del mismo. Solo en las películas, las personas que se van, vuelven. Aquí en la vida real, los que huyen, lo hacen para siempre. No sé lo que es el amor, acaso nunca podré tenerlo. Pero quizá la mejor manera de aproximarme a ello sea no pensar demasiado en esto. Un campo infinito sin cultivo inundado por la niebla. Un vaso en medio de una mesa usado. La luz, la casa del vecino que entra en la tuya. Un sofá con una manta, ocupado por nadie. El amor no es un narcótico. No es la luz al final del túnel. La vida no puede ser esto. Se me ocurren frases de estas todo el tiempo. Una calle desierta con unos pasos a lo lejos. Una ciudad despedazada por la lluvia. Jest kryzys humanistyki. I ledwo mamy z kim czytać teksty. To znaczy jest ewidentnie problem z literaturą. Projekt jest uzupełnieniem programu. Jest też uzupełnieniem oferty takiej uniwersyteckiej, jeżeli chodzi o przekład, dlatego że wszyscy sobie wyobrażają, że będą tłumaczyć i że będą dostawać za to dobre pieniądze. I oczywiście przekład literacki nie jest wcale jakoś super, cudownie, świetnie płatny, natomiast myślę, że jest pasjonujący. Ta pierwsza edycja to został zauważony przez Santander Universitatis, dostał zielone światło i dostał dofinansowanie. To nam pozwoliło wystartować, ale też zbudować sobie taką bazę, która jest podstawą, czyli mamy piękną stronę internetową, która
która jakby cały czas może się powiększać, więc to nie jest nic takiego, co jest zamkniętą formą. To właśnie miało tak być, że to jest wciąż strona, która pozwala na dodawanie nowych tekstów, na dodawanie nowych tłumaczeń, na to, żeby wzbogacać jej zawartość. No i teraz potrzebni są ludzie, którzy będą jakby to robić, ale ja jako administratorka strony mam też możliwość pokazania studentom, jak wygląda administrowanie stroną, jak wygląda też praca od tej strony, czyli mogę dawać im takie konkretne umiejętności, których oni nie posiadają. To raz. Z drugiej strony przez to, że ten projekt, który był jakby planowany na jeden rok, objął dwa lata akademickie de facto, to nam też pozwoliło chyba zaistnieć w takiej świadomości poetów latynoamerykańskich, hiszpańskojęzycznych. Oni jakby sami się zaczęli interesować projektem i mieliśmy dwa przypadki na tych naszych 11 autorów zaproszonych, że dwie osoby po prostu postanowiły do Polski przyjechać. Jedna osoba w ogóle zapłaciła sobie za bilet w obie strony, jedna sobie zapłaciła za bilet stąd, znaczy z Warszawy do Stanów Zjednoczonych. No i to też jest i jakby z takim poczuciem, że to, co my tutaj mamy do zaproponowania autorowi współczesnemu, jest z perspektywy tego autora interesujące. Pero el viajero que huye habrá de detener algún día su andar y dar por hecho que el retorno tiene tanto de oración como de sino. Pero el viajero que huye no quiere abandonar el único restaurante donde lo conocen por su nombre y apellido y se sabe de memoria el recorrido de los buses con tal de volver hasta la Florida con la cabeza rebotando en la ventana. Se pasea por los aeropuertos cerrados por la huelga de los controladores aéreos para contemplar el rostro de los pasajeros que no van a llegar al cumpleaños de sus hijas y se disculpa por los errores que no ha cometido pero podría llegar a cometer. Confunde la información de los altoparlantes con algunos capítulos de su vida que aún no ha compartido con su psiquiatra y con la mochila colgándole al hombro, observa los horarios de llegada y de salida como si estuviera descifrando un código secreto. Comprende que huir no es escapar, sino dejar de hacerse juramentos que después tendría que cumplir en otro idioma del que solo conoce las disculpas. La poesía es lo que se pierde en la traducción o en las maletas extraviadas, producto de la huelga. Kontynuacja projektu jak najbardziej wymagałaby znowu dalszych nakładów finansowych, z tym, że te nakłady finansowe de facto byłyby nam potrzebne, aby zaprosić kolejnych autorów. Oczywiście to otwieranie horyzontów jest potrzebne, poszerzenie horyzontów, jakieś takie poszerzenie perspektyw, bo ten projekt zaczął się tak właściwie skromnie i właściwie wyłącznie w tych dwóch takich kręgach uniwersyteckich, które się też nie przenikają, czyli krąg wybitnej, prywatnej uczelni warszawskiej, iberystyki na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i iberystyki na państwowej uczelni, którą jest Uniwersytet Pedagogiczny. I co się okazało? Okazało się, że ten projekt wywołał taki ferment w Warszawie, że zebrała się grupa studentów z Warszawy, która przyjechała do Krakowa w ślad z autorami tej tak zwanej pierwszej edycji, czyli to byli goście z Kolumbii, dwóch autorów z Kolumbii, którzy przyjechali w kwietniu 2014. No i to był przełom też dla tych studentów, bo oni nagle zobaczyli w swoich studiach, w tych, jak mówię, płatnych studiach, nagle zobaczyli źródło jakiejś po prostu niesamowitej pasji. Też trochę zmieniło ich podejście do życia, że oni byli bardzo skupieni na takich finansowych aspektach właśnie, czy robili, czy już pracowali właśnie, próbując swoich sił w takim przekładzie, nie wiem, technicznym. No i nagle zapragnęli tłumaczyć literaturę, także i to było efektem tego projektu. Z drugiej strony też muszę podkreślić, Kraków jest miastem literatury. Ma tam taką klasyfikację miasta literatury UNESCO, ale to nie jest przypadek. Szefowa Fundacji Miasto Literatury jakby zainteresowała się projektem i dzięki temu jej zainteresowaniu autorzy, których zaprosiłam do Polski w trakcie Festiwalu Miłosza, mogli czytać w ramach Festiwalu Miłosza i ten maraton
poetycki, La Republika Poetica. Miała no, po prostu no, niezwykły w ogóle kształt, dlatego że gościliśmy wszystkich autorów polskich, prawie wszystkich, poza Krzysztofem Siewczykiem, którzy przyjechali na Festiwal Miłosza, więc to czytanie no, było też bardzo, bardzo interesujące. I też miałam wrażenie, że poeci hiszpańskojęzyczni no, wyjechali z taką no, lepszą znajomością literatury polskiej. Zresztą byli o to pytani na targach książki w Warszawie. Właśnie. Wypełniliśmy próżnię pod tym względem. La casa encima. Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillos. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas, que pisaron su hijo ebrio y su sobrio marido, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima. Klucz właśnie podwójnej tożsamości, czyli zapraszaliśmy twórców, którzy są wykładowcami również. Z jednym wyjątkiem, tym wyjątkiem jest Elena Medel, hiszpańska poetka, która nie jest wykładowcą akademickim, natomiast ona jest wydawcą i jest taką osobą bardzo aktywną, jeżeli chodzi o promowanie literatury. Także ona jest zapraszana na wykłady jak najbardziej. Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría el pescado en vertical, leyendo mi futuro. Sobre la superficie herida distribuía su relleno, con cuidado. Las marcas de la muerte no deben infectarse. Mientras, ella me hablaba. Yo aún era pequeña. Había vuelto del colegio, preguntaba qué había de almorzar. Relamía mis gracias y decía, peces, como los del verano. Por entonces hacía frío. Y al terminar de comer, nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas, respirábamos juntas cada tarde. Vivir era costumbre de las dos y en verano me enfadaba al verla caminar orilla arriba, orilla abajo. Yo me enfadaba porque temía perderla en una ola o que se resfriase o simplemente estar lejos de ella unos minutos. Al volver, me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme la arena de los pies, a buscar mis ceras en la bolsa, a despegarme la sal y las legañas. El invierno es ahora amable en esta casa. Al entrar he querido encontrarte tranquila, repitiendo tus historias, sonriendo al recordar los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de mi infancia. Pero ahora no estás, las dos ya no vivimos y el frío me agarra por la espalda y me golpea. Recuerda tantas cosas que vuelvo a tener miedo y mis ojos resbalan en mis manos, húmedos como el pez del invierno. Projekt zaangażowało się około 30 twórców, nawet więcej, więc początkowo antologia miała obejmować te wszystkie utwory, te wszystkie przekłady. Z tym, że ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że no nie jest to czysta gra i jakby te szanse nie są równe, dlatego że 11 osób z tego grona było w Polsce, 11 osób z tego grona ma swoich czytelników, takich stricte, czyli ja po prostu wiem, że 11 osób jest czytanych, ich utwory są komentowane, dlatego że odbyły się warsztaty translatorskie, bądź odbywają się w momencie, w którym antologia akurat jest promowana. Także jakby ostatecznie podjęłam decyzję, żeby w antologii znaleźli się ci autorzy, którzy przyjęli nasze zaproszenie, bądź też sami zaoferowali
zaproponowali, że przyjadą, czyli włączyli się aktywnie w projekt. I teraz na ile ta antologia jest reprezentatywna? Myślę, że żadna antologia nie jest reprezentatywna właściwie. Równolegle się ukazała taka antologia właśnie też poezji hiszpańskojęzycznej, która obudziła jakąś polemikę właśnie wśród naszych autorów. Akurat dostałam ją w momencie, w którym część z nich była w Polsce. Myślę, że każda antologia, każdy wybór jest subiektywny. No, ta antologia jest reprezentatywna w tym sensie, że ci autorzy są bardzo różni. Że należą właśnie do geograficznie do różnych sfer, reprezentują obydwie płcie, i to jest istotne. Reprezentują w większości twórców związanych ze światem akademickim, poza wyjątkami, o których wspominałam. Reprezentują rozmaite style, począwszy od tych sonetów, które ja sobie bardzo cenię, no bo to nawiązuje do tradycji literackiej. Po takie bardzo nowoczesne utwory Enrique Wintera, który cały czas, czy Rocío Serón, którzy po prostu eksperymentują z językiem. Polaca, de un pasado dudosamente noble, como todo pasado noble, Modzelewska por madre, Wierzchowska por padre, 1939, es huérfana, pide pega en la industria intervenida. El patrón frisa los 40, arrancan juntos a Viena por los rusos. Por los celos de Miller cae presa, acusada a los nazis para casarlo con su hermana. Son más de 3 los meses, caminan días a Salzburgo y en la plaza, tras una alarma, ve correr a su jefe. Papa chilla, se casan a escondidas para que nunca la bese en la boca. Doméstica de su cuñado, duerme en la pieza de servicio, tal como en Chile, donde trajo a Goethe y un par de pilchas para hacer del barquito de pesca uno con capitán y marineros. Un hijo, viuda, gatos, perros, pájaros, que huelen como ella o viceversa, no está ni ahí con ver a sus nietos, le reclama mi padre. Toco el timbre y no suena, grito y no responde. 6 perros, gordos y furiosos, ladran sobre la reja. Camiseta de un equipo pequeño visitando el estadio de la masa pequeña. La rueda del triciclo armando un taco, este sol, 3 cuartos en el agua su reflejo, más la pantalla del bus que ese ojo rojo. Pero imagínense en Chile tratando de explicar que el apellido era otro, ¿no? Winter Modzelewska. Y eso dice su pasaporte y ha venido a Polonia. I też znowu po wydaniu antologii dostaliśmy informację, że Rocío Serón ze swoją tłumaczką na język angielski zdobyły nagrodę za najlepszy przekład poezji. Także cały czas mam poczucie, że ci autorzy też są reprezentatywni, dlatego że każdy z nich jest wybitnym twórcą i jest wybitnym twórcą w odczuciu i odbiorców hiszpańskojęzycznych i krytyków hiszpańskojęzycznych. Także pod tym względem uważam, że każda z tych osób naprawdę za 15, 20 lat, 30 no, będzie ozdabiała kolejne właśnie karty historii literatur wszelakich. Także pod tym względem myślę, że to też jest dobry początek, żeby i też tak z wydawcą rozmawialiśmy, że dlatego ta antologia nazywa się 1.0, że to jest po prostu początek i bardzo chcemy, tak myśleliśmy, bardzo chcemy wydawać kolejne i pokazywać kolejne odsłony tego bogactwa literackiego w języku hiszpańskim, które możemy przybliżyć czytelnikom polskim. País entre la espera y el fuego, un largo territorio como playas. Tu cielo se carga de gaviotas y esa nube parece recordarte. Hay un país entre las naves y el puerto. Cuando vives en él, eso te han dicho, el agua bebe de tu mano y se mece tu cama bajo la respiración de los tigres. Hay un país entre los muros de la sangre y la huella impar del trueno. Ante la vida y la muerte, la viva imagen de todo lo que un tiempo fue las nubes, el agua, las gaviotas.
projekt ma szansę rozkwitać w zależności od tego, no, jak się go będzie podlewało, czyli w zależności od tego, jakie fundusze nam się uda znowu uruchomić. Mam nadzieję, że możemy liczyć na życzliwość Santander Universidades, ale myślę, że też możemy próbować liczyć na życzliwość innych fundatorów. Mam wrażenie, że możemy też liczyć na życzliwość organizatorów Festiwalu Miłosza. Czy to jest pasja? No, ta pasja, ona się nie ma szans wyczerpać, więc moja pasja się nie wyczerpuje. Una familia es tiento, precisión de sangre, una familia es borde, derrumbe y asidero. La habitación es el centro donde rondan los nombres. Un padre es trayecto entre la creciente y lo que cae. Algo ahí espanta. Lo que aprendimos aquí no se consume. Las flores artificiales no mueren, sabido, todo lo fugaz es inconsolable. Mi padre sobre la cal, en él o el fuego abrazando su espalda. Podríamos ser posibilidad. Podríamos ser el decorado. Una madre es vastedad y cacería, proporción y queja. La madre, me digo, resuena cerca, estaría aún antes de la vida. Dificulta lo solo, lo uno, lo arrojado tras de sí. En el fondo, contraste y azul miedo, el jardín familiar, las buenas tardes, la tierra prendida, el gesto. Algo ahí es pan. Como el orden del río que se entiende, tan solo si se está dentro del agua, hay que sentirse inmerso en el planeta, calado de existencia hasta los huesos. Hay que palpar las carnes y las piedras y sumergirse lento en las miradas. Hay que comer la tierra de la fruta, mirar tu sombra sobre cada olivo, paladear la tierra del maizal. Hay que sentir que todo está en el todo, que somos infinitos, que tu mano existe para estar sobre la mía, la higuera para dar sombra a los dos, las nubes para dar sombra a la higuera. Y comprender que todo lo que muere se transforma, pero lo que se mata se destruye. Que no hay campo con dueño, que la lluvia también riega tus ganas de estar sola conmigo como riega los naranjos.